24 lutego, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Jak widać, słychać i czuć, zakończyły się ferie Centrum Integracji Kulturalnej, zakończyło je w piątkowy wieczór po warsztatowym pokazem scenicznym. Jedni uczyli się ról, inni dokumentowali tę pracę. W efekcie, oprócz spektaklu, powstał też film. Przez 5 feryjnych dni, codziennie po 2 godziny, na zajęciach teatralnych w Centrum Integracji Kulturalnej dzieci uczyły się poprawnej wymowy i zasad publicznego występowania. Przełamywały nieśmiałość i uczyły się współpracy. Że nie było problemów takich z blokadami, chodzeniem, z mówieniem jest trochę blokad, że mówią cicho i jakby do siebie i mówią razem w tym samym czasie, czyli problem z słuchaniem siebie. Kto głośniejszy, ten ważniejszy, ale myślę, że to opanowaliśmy. I choć czasu nie było dużo, to wspólnymi siłami udało się przygotować powarsztatowy pokaz. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je... Tego typu zajęcia sceniczne nie pozostają bez wpływu na rozwój dzieci, które mają naturalną potrzebę łączenia realnego życia z elementami fikcji i grą wyobraźni. Scena im to umożliwia. Wszystkie moje działania są przede wszystkim po to, żeby musnąć tego teatru i czuć się na scenie jak u siebie. A one stanowczo czują się tutaj jak u siebie i to nie jest dla nich żaden problem. To jak przebiegała praca nad pokazem skrupulatnie dokumentowali uczestnicy zajęć filmowych. W efekcie powstał film, który zaprezentowano przed spektaklem. A sam spektakl dla niektórych był pierwszym występem na dużej scenie. Odkryłam 7 zwierzątek scenicznych, które potem mają szansę się gdzieś tutaj realizować jeszcze? Tak, oczywiście zapraszam, chociaż wiem, że część dzieci jest spoza Polski, przyjechali tylko na ferie, ale myślę, że następne warsztaty będą na wakacjach już dłuższe, więc wtedy zapraszam, a z Bolesławca na stacjonarne oczywiście. Zajęcia stałe o charakterze scenicznym odbywają się w ramach pracowni teatralnej działającej w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, przez którą przewinęło się już bardzo dużo młodych bolesławian. Niektórzy już dziś realizują swoje pasje na dużych scenach. A teraz zapraszam Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Prezentacja oferty kulturalnej i działań planowanych w ramach projektu oraz dyskusja nad ofertą. Tak przebiegały konsultacje społeczne dotyczące projektu Polska i Norwegia na europejskim szlaku ceramiki. Wśród ponad 80 osób znaleźli się m.in. przedstawiciele stowarzyszeń kolekcjonerskich, firm ceramicznych, instytucji państwowych, władz samorządowych, stowarzyszeń remigrantów, instytucji kultury, stowarzyszeń senioralnych, a także szkół. Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni zajmą się rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawie wyłączenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr oraz zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W sprawie delegowania radnych powiatu bolesławieckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także w kwestii zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Bolesławieckiego oraz ustalenia jej składu osobowego. Ruszyła 4. edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów Floriany. Strażacy ochotnicy stawiają się na każde wezwanie, angażują się również w życie kulturalne i sportowe lokalnych społeczności, biorą udział w akcjach charytatywnych. Tak narodziła się inicjatywa nagradzania najlepszych, najbardziej aktywnych drużyn. Na zgłoszenia konkursowe organizatorzy czekają do 15 marca. Do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego doszło w niedzielne popołudnie na drodze z Kiczkowa do Bolesławca. Na prostym odcinku drogi samochód zjechał z jezdni i dachował na poboczu. Kierująca pojazdem nie była prawdopodobnie zapięta pasem i wypadła przez przednią szybę.
To spowodowało jej śmierć na miejscu. Tragicznie zmarłą jest znana wielu strażakom ochotnikom 22-letnia Ula F., druhna OSP z Grodźca. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który ukradł w sumie 1100 litrów oleju napędowego z dwóch samochodów. Wartość skradzionego paliwa to 5,5 tysiąca złotych. Za włamanie do baków samochodów i kradzież paliwa grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. Wrocławscy i piotrowscy policjanci zlikwidowali laboratorium produkcji amfetaminy i materiałów wybuchowych, które znajdowało się w garażu domu jednorodzinnego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu. Aresztowano 40-letniego właściciela tej posesji. Grozić mu będą kary za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz za posiadanie substancji wybuchowych. Chodzi o kary 3 i 8 lat więzienia. Ponad 100 żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło w sobotę przysięgę na wrocławskim rynku. Formowanie 16. Dolnośląskiej Brygady Ochrony Terytorialnej rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku. Jej dowódcą został pułkownik Artur Barański. Docelowo ma się składać z 3 batalionów lekkiej piechoty. Stacjonować będzie w Koszarach przy Alei Halera we Wrocławiu, choć część pierwszego tworzonego właśnie batalionu będzie także w Kłodzku. Pierwszych 113 ochotników z Dolnego Śląska uczestniczyło w 16-dniowym szkoleniu poligonowym w Żaganiu. Po jego zakończeniu na wrocławskim rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. Uczestniczyli w niej kombatanci, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Wiesław Kukuła, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz rodziny żołnierzy ochotników. List do żołnierzy skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przypomniał, że podstawowym zadaniem terytorialsów jest służba lokalnej społeczności. Dla żołnierzy, którzy złożyli przysięgę, rozpocznie się teraz 3-letni cykl szkoleń rotacyjnych, które prowadzone będą w systemie weekendowym. Chętni do tej służby mogą się nadal zgłaszać do wojskowych komend uzupełnień. Ochotnicy nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba ta jest dobrym balansem pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i możliwością służby dla Polski. Obecnie 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej liczy około 250 terytorialsów, w tym 20 kobiet. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Po niej zapraszam na program o rozpoczętej właśnie współpracy między Bolesławieckim Muzeum Ceramiki a norweskim Telemark Museum w miejscowości Porsgrunn. Zapraszam do oglądania, a już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie w Bolesławcu 7 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 10 stopni. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 75% w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie bardzo duże i duże. Od południa ma padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1000 hektopaskali. Wiatr ma jeszcze wiać z prędkością do 30 km na godzinę, ale w godzinach popołudniowych osłabnie już do 18. Wiał będzie z południowego zachodu.